są kolejne 4 obrzydliwe dania, które prosiliście, żebym spróbował. Jeżeli jecie coś obrzydliwego, pamiętajcie napisać te propozycje w komentarzu. Jeżeli mnie zainteresuje, to spróbuję. Także bez przedłużania zaczynamy. Danie numer 1. Delicje z sosem sojowym. Powiem szczerze, że kiedy zobaczyłem tę propozycję po raz pierwszy, nie wziąłem jej na poważnie, myślałem, że to był bait, ale napisał ją mój dobry znajomy. Mnie zapewniał, że to nie jest bait, że uważa, że sos sojowy idealnie przełamie słodycz delicji. Po co przełamywać delicje, które są i tak słodko-kwaśne, ale dobra, to będzie słodko-kwaśny słod. Oczywiście instrukcje były niejasne, piłem delicje o smaku wiśniowym, nie wiem, jaki autor miał na myśli. Ja mam ciemny sos sojowy. No to co? Smacznego. Może za mało. Nie jest dobre, szczególnie. Jednak z początku ten aromat sosu sojowego jest zbyt intensywny. Ale kiedy dostajesz tylko słoność sosu sojowego, przechodzi w słodycz delicji, to jest bardzo fajny moment. Początek jest zły, potem jest bardzo fajnie, a na końcu jest delicja. Nie no, nie było to złe, ale nie było to dobre. 6,5 na 10. Takie spoko, wolę samą delicję. Jeżeli już bym miał w ogóle zrobić ją na słono, to chyba po prostu bym posypał ją solą zamiast dawać sos sojowy. Bo ten aromat sosu sojowego jest dla mnie zbyt intensywny. Danie numer 2. Najostrzejsze chipsy na i Monte. Powiem, że to musi być dobre. Ja akurat połączenia takie czekoladką, jakieś takie słone rzeczy, to ja fan. Ja zrobiłem research, to najostrzejsze są właśnie hot pepperoni. Jest najbliższe. Jest skala na mocno. Tu Monte oczywiście wymieszam, no bo tak. To jest próbował samą białą warstwę, ale nie ma sensu próbować samej białej warstwy. Mixed well. Mixed very well. No nie. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś dużo lepszego po tym połączeniu. Ale nie wiem, ten smak hot pepperoni z Monte ni cholera. Ani troszeczkę się nie łączy. Obie te rzeczy są przepyszne, ale zostawmy je osobno. Te chipsy są wspaniałe. Tobie też smakują? Właśnie. Monte ja kocham, absolutnie. Ale połączenie tych dwóch rzeczy gryzie się jak chomik kable pod punktem. To jest naprawdę bardzo, bardzo niefajne. No niestety, chociaż miałem wielkie oczekiwania. 4 na 10. Po prostu niesmaczne. Danie numer 3. Ryż z ketchupem. Szczerze powiedziawszy, byłem bardzo zszokowany, że takie połączenie tutaj padło, ponieważ nie podejrzewałem, że jest ono czymś dziwnym. Mi się wydaje, że każdy miał moment w życiu, kiedy jadł ryż z ketchupem, ale dla pewności mogłem się mylić, może nie wszyscy o tym słyszeli, może nie każdy jadł ryż z ketchupem, to wam przetestuję i powiem, jak to smakuje. Ja też już nie jadłem kilka lat co najmniej tego połączenia, więc nawet smaku do końca nie pamiętam. Oje. Mam teraz sam widelec w ketchupie. Okej. Tak to wygląda. Piękne? No nie. Ale czy smaczne? To się dowiemy. Zjadłem całe. Jeżeli lubicie smak ketchupu, myślicie, jak to zrobić, żeby jakaś potrawa miała cały jego smak, ryż z ketchupem. Jeżeli macie dobry ketchup, to będzie świetne. Jeżeli macie słaby ketchup, to będzie beznadziejne. Nie jest to pyszne, jest to bardzo dobre po prostu. Takie 7,5 na 10. Bardzo dobre. Bardzo, bardzo fajne. I przed nami ostatnie danie. Danie numer 4. Białka jaja z dżemem. Żeby nie było kontrowersji, że ktoś mi powiedział, że ostatnio miałem dżem truskawkowy, z którym jest truskawkowym, tym razem mam powidła śliwkowe. No śliczne, no. Brzydkie? No nie. Jak ocenia, zaś się prosi o spożycie, nie? No ważne, nie zjadła by? Smacznego. Zaskakująco niezłe. Nie jest złe, nie jest dobre, jest... To jest bardzo podobny, moim zdaniem, poziom do tych delicji z sosem sojowym. One ile dostały? 6,5 na 10? 6,5 na 10. Przesadziłem. 6 na 10. Aż tak dobrze nie. 6 na 10. Białko, jaja z dżemem. 6 na 10. A czy ty jesz coś obrzydliwego? Jeżeli tak, to pamiętaj napisać te propozycje w komentarzu. Zostaw subskrypcję, lajka i dziękuję. I możesz zobaczyć wcześniejsze filmy. Jeżeli nie wiesz, co pisać albo masz jakąś propozycję, to sprawdź, czy ona się wcześniej nie pojawiła we wcześniejszych filmach. Także trzymajcie się i do następnego. Hej!